Może zdarzyć się bardzo dużo i mam nadzieję, że się zdarzy. Chciałabym jedynie, żeby zdarzyło się jak najszybciej. Myślę, że powinniśmy bardzo dużo uwagi poświęcić edukacji. Tak jak to, co Państwo robią dzięki panelowi, czyli docieranie do zwykłych mieszkańców, tak naprawdę losowo wybranych. Ja myślę, że przydałoby się coś takiego praktycznie. No może każdy by nie chciał, ale tak co drugiej, co trzeciej osobie, żeby mogły rozprzestrzeniać dalej te informacje. Przede wszystkim, żeby same z siebie zrozumiały, na czym to wszystko polega, co nas truje, bo to jest bardzo specyficzna sprawa. Ciężko się mówi ludziom o czymś, czego nie widać i co można łatwo bagatelizować. Nawet nasi włodarze jeszcze jesienią tego roku na debatach na przykład trzech prezydentów CSK bardzo mnie poruszyła sprawa tak jakby bagatelizowania całej sprawy i mówienia, że nas to nie dotyczy. No, nie widać tego, ale rzeczywiście wszelkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że jest zupełnie inaczej. Jest to bardzo trudny problem. A co zrobić oprócz edukacji? Myślę nawet, że słuszniejsza jest edukacja, jeżeli chodzi o chociażby patrol, ekopatrol. Myślę, że nie wiem, szczerze wierzę, że dużo bardziej pomagałyby porady, w jaki sposób zapalać od góry w tym piecu, czym palić, czym nie, niż samo karanie, chyba że ktoś jest naprawdę oporny i już inaczej nie da się do niego dotrzeć. Ale myślę, że samo nakładanie mandatów tutaj niewiele zmieni. Mam jednak wielką nadzieję, że Lublin się obudzi, ponieważ zawsze jesteśmy tak kilkanaście lat za jakimiś ideami, które przychodzą do nas z zachodniej Europy. Tam bardzo dba się o zieleń, dba się o czyste powietrze i mam nadzieję, że do tego samego dążymy. Tylko chciałabym, żebyśmy jeszcze mieli co chronić za te 10-15 lat. Chciałabym, żebyśmy byli mądrzejsi, nie musieli uczyć się na własnych błędach, ale na błędach cudzych. I co, odpowiadając na Pani pytanie, co zrobić? Przede wszystkim nie szkodzić. Naprawdę, dbać o to, co mamy, nie zezwalać bezmyślnie wręcz na wycinanie jakiegokolwiek drzewa, czasem przemyśleć inne rozwiązania, chociażby komunikacyjne. Wielkim dramatem jest utrata dorosłych drzew w centrum miasta, chociażby przy Alejach Racławickich, moim osobistym zdaniem. No a teren, który służy jako płuca północnej części Lublina, Górki Czachowskie, okraiwany choćby z kilku pęcherzyków, z całą pewnością dla przyszłego pokolenia i kolejnych, nie wróży lepszego powietrza i nie wróży nawet takiego samego powietrza. To jest teren niezwykle istotny, tak samo jak Stary Gaj i Dąbrowa na południu, ale to są zwykłe lasy gospodarcze, w których też prowadzona jest gospodarka i wręby. Ja myślę, że posiadanie dużej, otwartej przestrzeni, bardzo bioróżnorodnej, tak blisko centrum miasta, jest wręcz takim naszym srebrem rodowym, takim małym cudem, bo rzadko się zdarza, że przez tyle lat w centrum miasta zostaje taki kawałek terenu. I zabudowywanie go czymkolwiek, naprawdę czymkolwiek, jest wielkim błędem. Liczę na rozsądek władz miasta i na to, że będą próbowały z firmą TBV dogadać się albo zamienić ten grunt, bądź też zaproponują jakieś rozsądne warunki, na których deweloper mógłby swoją działalność prowadzić, ale on kocha Lublin, przynajmniej tak deklaruje na plakatach prezydent również, przecież działa dla Lublina, chociaż stąd nie jest, ale wierzę, że pokochał to miasto. Jeszcze raz, przemyśleć. Najpierw nie szkodzić, edukować i potem dostosowywać naszą politykę do polityki państwa.